Muszę Wam powiedzieć, że człowiek na co dzień pracuje z nowoczesnymi silnikami. Silnikami, które wyposażone są w turbiny, które mają egiery, mają tysiące różnych katalizatorów, filtrów, fapów itd., itd. I to wszystko ma się skupić na ekologii. W tym silniku, żeby ten silnik był ekologiczny, to trzeba było zadbać o dobre ustawienie zapłonu, dobre ustawienie gaźnika, no i to, żeby ten silnik nie łykał za dużo oleju do spalania. I dopiero wtedy był ekologiczny. I to było wszystko. To było proste, łatwe, czytelne. I komu to przeszkadzało, zupełnie nie rozumiem.